1 kwietnia wchodzi w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji dotyczące określenia znaku zakazu fotografowania i nagrywania. Kończy to pewną epokę swobodnego fotografowania lub filmowania wszystkiego, co nam się podoba. Od tej daty trzeba będzie uważać, co się fotografuje i nagrywa. A jeżeli udostępnimy coś publicznie, co będzie objęte zakazem fotografowania w mediach społecznościowych, może grozić nam kara grzywny lub aresztu. Dodatkowo znakiem zakazu fotografowania będą objęte elementy infrastruktury krytycznej. W skład tej infrastruktury wchodzą systemy zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa, systemy łączności, systemy sieci teleinformacyjnej, systemy finansowe, systemy zaopatrzenia w żywność, systemy zaopatrzenia w wodę, systemy ochrony zdrowia, systemy transportowe, systemy ratownicze, systemy zapewniające ciągłość administracji publicznej, systemy produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych. Także od dzisiaj uważajcie, na jakim tle się fotografujecie.